jesteś super, może nie. Jesteś super, może nie. Że co? Nie, nie chcę się napić. Chcę, żebyś zdał sobie sprawę, co się z nami dzieje, zanim będzie za późno. A ty wciąż nic, tylko doisz. Myślisz, że jesteś ósmy cud świata. Wiesz, co się z ciebie robi, kiedy za dużo wypijesz. Równie dobrze mogłabym żyć z eunuchem. Matka mnie ostrzegała, wszyscy mnie ostrzegali. No i jak ty wyglądasz? Dlaczego nie chcesz pogadać? No i gdzie idziesz? Do baru? Do jakiegoś śmierdzącego baru? Będziesz siedział i cackał się z tym żalem nad sobą, razem z tłumem nieudaczników. Jeżeli wyjdziesz za próg, to ja pójdę na tańce, pójdę poznać jakiegoś nowego faceta, pójdę trochę się zabawić. Jeżeli wyjdziesz za próg, to między nami wszystko na zawsze skończone. No dobra, idź sobie ty, zasrańcu. Zasraniec, zasraniec, zasraniec. Niewiele pięknych kobiet lubi przyznawać się publicznie, że do kogoś należą. Znam dość kobiet, żeby mieć tą świadomość. Akceptuję je takimi, jakie są, a miłość zjawia się z trudem i niezmiernie rzadko. Kiedy już przychodzi, to zwykle z innych powodów niż trzeba. Człowieka po prostu męczy ciągłe bronienie się przed nią i poddaje się, ponieważ musi gdzieś znaleźć sobie miejsce. Potem przeważnie zaczynają się kłopoty.